Dzień dobry Państwu. Lubuskie rozmowy u Herberta. I serdecznie witam panią profesor Beatę Orłowską. Dzień dobry. Witam serdecznie pana profesora Pawła Leszczyńskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. A pani profesor reprezentuje, jak zawsze, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Pan profesor, Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Jesteśmy w takim składzie, że możemy rozmawiać i kontynuować nasze rozmowy na tematy i lokalne, i regionalne, i światowe. I dzisiaj jeszcze wracamy do tematu takiego odległego. Rozmawialiśmy w ostatnich rozmowach o Chinach, a dzisiaj o Kurdach, bo jest to niezwykle ciekawy temat. W naszej bibliotece taką mogą Państwo znaleźć książkę Węzeł kurdyjski Leszka Dzięgiela, w której znajdą Państwo w zasadzie takie kompendium wiedzy właśnie o tym ciekawym narodzie. Najpierw rys historyczny, oczywiście jak przystało na dobrą książkę, ale też rozdziały dotyczące religii, twórczości literackiej, cyklu życia jednostki od narodzin do śmierci i rozdział, przeskoczę może do rozdziału 13, w którym zainteresował mnie taki malutki fragmencik dotyczący kobiecej biżuterii i pozwolę sobie, no, żeby zainteresować tym tematem, fragmencik malutki przeczytać. W biżuterii występuje naturalnie symbolika islamu. Mamy tu więc wisiorki w postaci miniaturowej księgi, przypominające wiernym o Koranie, dzbanuszki mówiące o konieczności składania jałmużny z broniącą od nieszczęść dłonią, czyli ręką Fatmy, lub wreszcie emaliowane płytki z wypisanymi na nich wersetami religijnymi. Tak wygląda biżuteria Kurdyjek. A jak wygląda sytuacja w ogóle tej społeczności dzisiaj, panie profesorze? Wyjść musimy od tego, co stało się 100 lat wcześniej. W okresie I wojny światowej rząd brytyjski w ramach strategii, byśmy powiedzieli, rozmontowywania Imperium Osmańskiego wysunął propozycję utworzenia niepodległego państwa kurdyjskiego. Ta sprawa nie doczekała się realizacji, mimo że w traktacie pierwszym z traktatów pokojowych między mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi z jednej strony, a z drugiej strony Turcją, jeszcze końcówka Ottomanów, Imperium Ottomańskiego to była, zagwarantowano rzeczywiście w Sewr, traktat Sewr 1920 rok, to państwo powstanie. Państwo kurdyjskie nie powstało, powstało z terytorium Mezopotamii państwo irackie, które znamy po dzień dzisiejszy Irak. Kurdystan nie. Dzisiaj jest tak, że Kurdowie mieszkają w czterech państwach. Mieszkają w południowo-wschodniej Turcji, szczególnie okręg Diyarbakir, tutaj jest takim najbardziej przez nich zamieszkany, Syria, Irak oraz Iran. To są te cztery państwa, w których społeczność kurdyjska zamieszkuje. W Turcji trzeba powiedzieć, że Kurdowie przez długi czas byli uznawani za społeczność tak zwanych górskich Turków czy górali tureckich, kiedy miała miejsce kwestia odmawiania im prawa do tożsamości kulturowej i dopiero właściwie lata 2000 to jest czas powstawania mediów kurdyjskich, to jest czas używania jako języka, byśmy powiedzieli, pomocniczego w tych okręgach, gdzie Kurdów jest większość, właśnie tegoż języka jako obok języka urzędowego państwa tureckiego. Podobno jeden z prezydentów Turcji w latach 80. i 90. Turgut Özal miał korzenie kurdyjskie, ale czy to prawda, zdania są na ten temat podzielone? Na pewno Kurdowie obecni są też mocno w tureckiej polityce. Tutaj dość powiedzieć o takiej partii HDP, która funkcjonowała, kurdyjskiej partii demokratycznej, która funkcjonowała do zamachu stanu w Turcji w 2016 roku. Jak wygląda sytuacja w Syrii? Otóż przez pewien czas, jeszcze parę lat temu, wydawało się, że powstanie malutkie terytorium kurdyjskie o nazwie Rożawa.
to na tle destabilizacji sytuacji w Syrii, no i wojny, która przecież tam trwa już za chwilę, będzie 10 lat. W marcu 2021 będzie 10 lat od wybuchu tego konfliktu. Ale do utworzenia tego państwa tam nie doszło. Najbliżej było w 2017 roku do powołania Kurdystanu w oparciu o iracki Kurdystan, czyli tą północną część Iraku. W 2017 zostało tam przeprowadzone może nie tyle referendum, ale rodzaj takiej konsultacji szerokiej społecznej, w której oczywiście większość Kurdów z różnych kierunków politycznych opowiedziała się za niepodległością, za oderwaniem od Iraku. Ale z różnych względów, też pod wpływem presji innych państw, do tej secesji nie doszło. W tym momencie przy Iraku i Syrii trzeba powiedzieć rzecz niezwykle ważną i istotną. O kurdyjskiej partyzantce, która odegrała wielce chwalebną rolę w rozgromieniu tak zwanego państwa islamskiego Daesh na tamtym obszarze Lewantu. To kurdyjska partyzantka o takim akronimie YPG. I w ramach tej formacji, to jest niezwykle ciekawe, walczyły również i również miały funkcje dowódcze, nie tylko na odcinkach liniowych, kobiety. To jest niezwykle godne podkreślenia. Wielki wkład, wielka waleczność Kurdów w rozgromieniu tegoż tworu, który nazwał się w 2014 roku państwem. To jest ważne. Jeżeli chodzi o Iran z kolei, czyli to czwarte terytorium, no to Kurdowie także zabiegają o uznanie prawa do tej odrębności kulturowej, przede wszystkim językowej, bo w wielu sprawach tu chodzi tak na dobrą sprawę o pewną autonomię kulturową. Nie tyle oderwanie się i secesję, ale uznanie naszej własnej odrębności. Bo przecież i Kurdowie to także no, muzułmanie, ale również Jazydzi. Też ten kierunek religijny jest tutaj ciekawy i godny podkreślenia, bo dodajmy, że przecież i chrześcijanie, i Jazydzi, i ci muzułmanie, którzy nie zgadzali się z tym kierunkiem fundamentalistycznym, byli najbardziej prześladowani właśnie przez Daesh, przez to państwo islamskie. Zatem dzisiaj chodziłoby tak naprawdę o to samo stanowienie, ale chyba właśnie bardziej w wymiarze takim kulturowym i tożsamościowym. Natomiast problem dotyczy realizacji tego w sensie terytorialnym, no bo też trudno dziwić się Republice Tureckiej, że jako państwo chroni swoją integralność terytorialną, że dba o to, aby nie doszło tam do żadnych ruchów secesyjnych. To jest jakby zrozumiałe. Natomiast konieczne jest poszerzanie uprawnień, respektowanie wszelkich praw ludności kurdyjskiej, tak gdy chodzi o edukację, kulturę i inne specyficzne, bardzo ważne dla tej społeczności kwestie. Pani profesor, czy to jest tematyka, która jest znowu tak odległa, że nie interesujemy się, bo jest to geograficznie daleko, czy może ten temat po prostu się nie przebija w mediach? Wiemy oczywiście generalnie, że jest tam problem, że jest tam konflikt, ale czy są jakieś działania, które możemy podjąć, żeby po prostu zainteresować się tym tematem też głębiej? To znaczy na pewno tak, bo nie jest to nasz bliski sąsiad znowu, więc jak gdyby nie za bardzo i nie do końca się tym interesujemy. Natomiast bardzo ważny jest ten kontekst właśnie kulturowy, kontekst tożsamościowy, bo często jak gdyby nie patrzymy w różnego rodzaju konfliktach przez pryzmat tożsamości, że tak naprawdę o to ludzie walczą, patrzymy przez pryzmat polityczny, społeczny, bardziej gospodarczy może, a tutaj właśnie ten aspekt tożsamościowy jest bardzo ważny. My też walczyliśmy o naszą tożsamość. Mniejszości narodowe zawsze mają gorzej, bo muszą o tę tożsamość walczyć, zawalczyć o język, zawalczyć o kulturę, którą mogą dalej kontynuować, tak, podtrzymywać, uprawiać i w każdym z tych aspektów jak gdyby się realizować. My być może za mało wiemy też na ten temat, tak? Nie są przekazywane te informacje, ponieważ one nas bezpośrednio nie dotyczą. Pamiętajmy, że natłok informacji jest tak wielki obecnie, że trudno czasami by było wyselekcjonować to, co jest najistotniejsze. Ale myślę, że też tutaj ten kontekst kurdyjsko-turecki, on się pojawił po 2016 roku, jest tego więcej w momencie, kiedy jak gdyby kontekst prezydenta Erdogana i prezydenta Trumpa i tutaj te konteksty znowu wojskowe, z którymi mamy do czynienia, powodują, że jak gdyby trochę więcej na ten temat wiemy.
ale nie wiemy wiele i nie wiemy wszystkiego, jak to właściwie powinno być. Nasilenie się tego konfliktu w ostatnim czasie, chociażby w kontekście wycofania wojsk amerykańskich i jak gdyby pozostawienia Kurdów też samych sobie, dania pewnego przyzwolenia być może, no tutaj trudno jest cokolwiek powiedzieć. Niemniej jednak na pewno jak gdyby bez wsparcia i bez pomocy międzynarodowej ten konflikt tutaj się chyba nie zakończy. Za ten temat możemy jeszcze zgłębiać. Polecam publikacje na ten temat, które znajdują się w naszej bibliotece. Słyszą też Państwo cały czas odgłosy w tle, ale cieszymy się bardzo, że te odgłosy są, że biblioteka jest otwarta, że możemy wypożyczać, że możemy książki oddawać, można też przyjść do czytelni i oby tak zostało i czekamy, kiedy w ogóle będziemy mogli już działać pełną parą. A ja z kolei dziękuję pani profesor Beacie Orłowskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi Pawłowi Leszczyńskiemu. Dziękuję i zapraszamy również Państwa na kolejne rozmowy.